Siłownia oferuje abonament z nieograniczoną liczbą wejść za 200 zł plus 39 zł za każdy miesiąc. Ile kosztuje abonament roczny? No to przyjmijmy jakieś oznaczenia. Może M to niech będzie liczba miesięcy. No a K niech oznacza koszt. Koszt, czy też cena, prawda? Koszt. Koszt abonamentu. No dobrze, i spróbujmy powiązać K z M, czyli co? Koszt, ile płacimy. No więc tak, niezależnie od tego, ile miesięcy, na ile miesięcy chcemy nabyć ten abonament, płacimy zawsze 200 zł na początek, prawda? No plus 39 za każdy miesiąc, czyli jeżeli za m miesięcy płacimy 39 razy m. No i to jest związek pomiędzy kosztem, no to jest koszt abonamentu za m miesięcy. No i widzimy, że to jest, prawda, ta zależność jest liniowa, czy to jest funkcja liniowa. No oczywiście warunki zadania mówią, że m jest 1, 2, 3, no m jest... To są liczby całkowite, dodatnie. No i żeby obliczyć koszt rocznego abonamentu, czyli musimy podstawić m równe 12. No, czyli ten koszt będzie 200 plus 39 razy 12. No, mógłbym to mnożyć pisemnie, ja może zrobię troszkę inaczej. To jest 200 plus 39, to jest 40 minus 1. Czyli może zapiszę tak, 40 minus 1 razy 12, czyli to jest tak, 200 plus 40 razy 12 minus 12. 40 razy 12 to jest 480, czyli to jest 200 plus 480 minus 12, czyli to jest 680 minus 12, no i to jest 668 zł. No, czyli tyle wynosi, to jest koszt rocznego abonamentu. Koszt rocznego abonamentu. Może jeszcze wykreślmy tę zależność, żeby sobie przypomnieć, prawda, jak funkcję liniową wykreślamy, czyli może jeszcze raz tutaj napiszę, wykreślamy k równa się 39m plus 200, prawda? Czyli co? Czyli to jest dla m równego 0, czyli tak narysujemy układ współrzędnych. Potrzebujemy tylko pierwszej ćwiartki, prawda? Bo m jest dodatnie, k też jest dodatnie, czyli może to jest tak. I co? Może tutaj zróbmy 100, 200, no może nie, może jednak więcej, musimy gęściej tę skalę. Może tu zróbmy 200, 400, 600. No nie chodzi o dokładne, tylko żeby to sobie przypomnieć, jak rysujemy taką funkcję liniową. No i tutaj miesiące, może tak weźmy 2, 4, 6, 8, 10, 12, czyli tu jest m. Tu jest k. I co? To 200 to jest punkt przecięcia tej, wykresem jest prosta, punkt przecięcia z osią y, czyli może na żółto narysujmy. Czyli tu jest dla m równego 0, prawda? Tu jest 200. No i to jest współczynnik kierunkowy, prawda? On jest 39. No i żeby znaleźć prostą, to może wystarczy, wystarczy znaleźć dwa punkty, czyli tak. M równe 0, k równe 200. No i może m równe 10, to łatwo będzie nam policzyć. M równe 10, k równe 390, prawda? 39 razy 10, 390 plus 200, czyli 590, czyli tak dla m równego 10 mamy 590, no to jest prawie 600, czyli powiedzmy tu będzie. No i musimy teraz połączyć te dwa punkty linią prostą i to
wygląda tak. No i teraz odpowiedź na nasze zadanie powinniśmy tutaj policzyć 12. No i tutaj nam powinno wyjść właśnie te, prawda, 668 zł. Dobrze, może zróbmy kolejny przykład. Jacek i Placek założyli kiosk z lemoniadą. Na kubku lemoniady zarabiają 90 groszy, a ich dzienne koszty wynoszą 50 zł. Ile kubków lemoniady muszą sprzedać, by kiosk zaczął przynosić dochód? Dobrze, to tak, może L, napiszmy związek między, prawda, ich dochodem a liczbą sprzedanych kubków lemoniady. Czyli L to niech będzie liczba sprzedanych kubków lemoniady. No i to może dziennie, prawda, na jeden dzień. No a D może niech będzie dzienny dochód. No dobrze, i jak wygląda ich dzienny dochód w zależności od liczby sprzedanych kubków lemoniady. Więc tak, no na jednym kubku dzienny dochód, powiedzmy, w złotówkach, czyli tak, na jednym kubku zarabiają 90 groszy, czyli jak sprzedadzą L kubków, to zarabiają 0,9 razy L, 0,9 razy L, no ale ich dzienne koszty wynoszą 50 zł, czyli to jest formuła, ile wynosi ich dzienny dochód w zależności od liczby sprzedanych kubków lemoniady. I znowuż to jest funkcja liniowa, może zanim wykreślmy może tę funkcję, narysujmy wykres tej funkcji liniowej, czyli tak, powiedzmy, no tak, L będzie dodatnie, czyli właściwie, no a dochód może być ujemny, prawda, czyli mogą ponosić straty, czyli może narysujmy tak. No i tu będzie L, powiedzmy, będziemy mieli tak 10, 20, 30, 40, 50 i tak dalej. I teraz tutaj może będzie, zróbmy taką skalę, że tu będzie może minus 50, tak? Minus 50, 40, 30, 20, coś nam nie wyszło. Minus 50, 40, 30, 20, 10, tak? Minus 10 i tu będzie 10, 20. No dobrze, i teraz tak, jak L jest 0, to ich dochód wynosi minus 50, prawda? To jest punkt przecięcia z osią Y, czyli tu jest, aha, oznaczmy jeszcze osie. Tu jest L, a tu jest D. Dobrze, no i może L, jak to będzie? L10, prawda? L dla, czyli zróbmy już tak, L równe 0, D równe minus 50. No i dla prostej potrzebujemy dwóch punktów. Może na przykład L równe 50, tak? To D 50 razy 90 to jest 45 minus 50, czyli minus 5. Czyli jak L jest 50, to D jest minus 5, czyli widać, że będą musieli sprzedać pewnie ponad 50. No i co? I teraz trzeba to połączyć, te dwie kropki. To jest wykres. No i tu jest ten punkt, prawda? Tu jest, to jest to L. No tyle muszą sprzedać, aby przynosić, aby kiosk zaczął przynosić dochód, czyli tak, minimalna, napiszmy, minimalna liczba sprzedanych kubków. No to co, to minimalna liczba to jest taka, że ten dochód jest 0, prawda? Czyli to jest, musimy, ta minimalna spełnia równanie 0 równa się 0,9 razy L minus 50. No to co, to 50 dodajemy do obu stron.
czyli mamy tak, 50 równa się 0,9L, dzielimy przez 0,9, no i otrzymujemy L równa się 50 przez 0,9, to jest to samo co 500 podzielić przez 9, może podzielmy, 500 podzielić przez 9 to jest 5,45, 55 razy 9 to jest 45. No widać, że to będzie nieskończone takie dzielenie, ale możemy to zapisać dokładnie, że to jest 55, zostaje nam reszta i 5 dziewiątych. No ale ponieważ nie sprzedają, nie mogą sprzedać 5 dziewiątych kubka lemoniady, czyli odpowiedź jest, że muszą sprzedać 56, czyli muszą sprzedać 56 kubków lemoniady dziennie. I wtedy osiągną bardzo niewielki, no ale jednak dochód. Prawda? I ten punkt tutaj policzyliśmy, to jest 55 i 5 dziewiątych.